już w najbliższą niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego. W ciągu ostatniego miesiąca w moją kampanię włączyło się ponad 500 wolontariuszy. Razem przejechaliśmy blisko 30 tysięcy kilometrów po drogach naszego województwa. Odwiedziłem 90 gmin i odbyłem 146 spotkań. Za wszystkie wyrazy sympatii i poparcia bardzo serdecznie dziękuję. W tym samym czasie lider listy Platformy Obywatelskiej wolał rozdawać batoniki w samolocie jako stewardesa. Potem chciał się podlizać kibicom bydgoskiego Zawiszy, nielegalnie sponsorując wyjazd na finał Pucharu Polski. Ośmieszył się jednak, gratulując zdobycia Mistrzostwa Polski. Popisał się nieznajomością nazw miejscowości w naszym województwie. Na koniec zdezerterował przed debatą wyborczą ze mną, chociaż wcześniej zapowiadał w niej swój udział. Cała kampania Jana Rostowskiego to policzek wymierzony naszemu województwu i kpina z mieszkańców regionu. Podobnie jak jego wcześniejsze urzędowanie jako ministra finansów i dług, który po sobie zostawił. Państwo zdecydują, kto z nas powinien reprezentować Polskę oraz Kujawy i Pomorze w Parlamencie Europejskim. Prawo i Sprawiedliwość, Kosma Złotowski.